Nazywam się Paulina Mikuła, a to jest mój podcast Ludzie się nie zmieniają w skrócie LSNZ. Stawiam tezę, że zmiana jest nieodłącznym elementem życia. Mam rację czy przesadzam. Porozmawiajmy o tym. Karol, jak ja się cieszę, jak ja się cieszę, że mogę z tobą porozmawiać, że się widzimy. Ma takie, takie og ognie w oczach, jak to do mnie mówi. Będę Państwu opisywał wszystko, co się tutaj dzieje. Dzień dobry. Moim gościem jest Karol Paciorek. Człowiek wspaniały oczytany elokwentny mądry Skąd ty Niektórzy te mówią niektórzy mówią z głowy Niektórzy to. mówią że jest zatufanym w sobie bucem ale o tym jeszcze porozmawiamy To jest wszystko prawda Karolu kiedy przygotowywałam się do rozmowy z Radkiem Kotarskim obejrzałam wszystkie wasze rozmowy prawie mi mózg wybuchł Niedziwne I w ostatniej waszej rozmowie mhm. opublikowanej w grudniu 2021 mhm. powiedziałeś że ludzie się nie zmieniają nie się nie zmieniają. Coś tam się niby zmienia, ale kor zostaje ten tak, sam. Karol, tak uważam. Czym jest ten kor? O czym Ty w ogóle mówisz? Gdzie to jest? O co chodzi? Widzę, Bo że postanowiłaś tylko... small talk zostawić na sam koniec, tak? Okay. So, ta, ja z grubej rury od początku <grym> przypominam, że jesteś gościem podcastu pod tytułem Ludzie się nie zmieniają, Ludzie ale ten zmieniają. tytuł jest przewrotny, ponieważ moim zdaniem się zmieniają. Według Ciebie nie. Pytam dlaczego? Co to jest kor? Moim zdaniem. Ja tylko powiem, że teraz Paulina wzięła sobie kubeczek termiczny i postanowiła po, po, posączyć sobie jakiś napar, który przyniosła, żeby przypadkiem tutaj jej energia nie spadła. Mów. Przyjechałaś taksówką? Tak, mów, czekam, sobie... mam wodę. No, na pewno. Um... Trudne mi się te pytania mi zadawać na sam początek, ale postaram się tak wskoczyć do tego, co uważam. Ja oczywiście nie mam tutaj przekonania będącego pewnością, tak? To jest przekonanie, to jest pogląd subiektywny wydaje mi się, że ludzie... Może inaczej, może odpowiem na to przykładem. Bardzo proszę. Czy nie masz tak, że jak spotkasz po wielu latach kogoś, na przykład z podstawówki, z gimnazjum, kogoś, kogo znałaś, tylko faktycznie znałaś lata temu, nie widzieliście się przez 20 lat, na przykład, przez 15, długo, i go spotkasz, i akurat będzie taka możliwość, że znowu spędzicie ze sobą trochę czasu. Porozmawiacie, wiesz, zrobicie... Podsumowanie tego, co się wydarzyło przez te dwie dekady. To czy nie będzie przypadkiem tak, że po tym wszystkim, co się nawarstwiło, po tych, wiesz, doświadczeniach, latach, miłościach, związkach, dzieciach, które się pojawiły, pracach, które się dostało, albo utraciło, po tych pieniądzach, które się zrobiło, albo przepuściło, czy nie dojdziecie gdzieś tam, może od razu, a może po chwili do jakiegoś takiego? Przekonania, że wow, to jest cały czas ta sama osoba, że to wszystko, co się wydarzyło, oczywiście, że zmieniło tę osobę w pewnym sensie, no bo upłynął czas, bo pojawili się ludzie w życiu tej osoby. A wiadomo, że ludzie wywierają na nas wpływ, że pojawiły się doświadczenia w życiu tej osoby i w Twoim życiu również. Ale czy nie dojdziecie do przekonania, że cały czas Wy jesteście sobą, że Paulina nie zamieniła się, w osobę o diametralnie innych przekonaniach, nawet jeżeli pewne przekonania jej się zmieniły. I z kimkolwiek byś się spotkał, że u tej osoby też coś się poprzestawiało, coś się mogło pozmieniać, ale że to cały czas jest ta sama osoba. Więc ja to w ten sposób interpretuję. Nie, nie chcę dawać, wiesz, takich konkretnych przykładów, bo podejrzewam, wydaje mi się, że to jest tak, też nie jestem, wiesz, jakimś domorosłym psychologiem, Bogom dzięki, e jak to interpretować, ale wydaje mi się, że to w ogóle jest istota człowieczeństwa, że no my, tak jak się wyklujemy z jajek złożonych przez nasze matki, to gdzieś tam od samego początku i w pewnym sensie też przez pierwsze lata wychowania przez rodziców, jak się ukonstytuujemy, piękne słowo, to jednak w tej takiej rdzennej postaci jesteśmy do końca życia. No dobrze, ale kiedyś byłeś wierzący, a teraz nie jesteś wierzący? To znaczy, że twój kor zawsze był niewierzący? A skąd wiesz, czy to nie było tak? Ja tego też nie wiem, od razu odpowiem. To zadaję tylko pytanie, czy ja nie byłem kiedyś, kiedy byłem praktykujący, cały czas poszukujący, niepewny swej odpowiedzi. Albo, żeby było jeszcze bardziej przewrotnie, przewrotnie, czy nie jest tak, tylko to jest pytanie, które zadaję z odpowiedzią na przykład za 20 albo za 30 lat. Jak się okaże, że wrócę z pochyloną głową. Przekroczę popiołem. Przekroczę próg kościoła i powiem boże błądziłem. Nie wiadomo. Wiesz, ja nie jestem mistrzem introspekcji. Ciężko jest mi powiedzieć tak na 100%, że wiesz. Stan, który jest teraz, dotyczący tego, co zapytałaś albo czegokolwiek innego, to jest coś całego. Nie, bardziej niż odpowiedzi interesują mnie modele zachowania osoby i to, że to się nie zmienia. Że jeżeli ktoś na przykład jest z natury kłótliwy, o na przykład, ktoś jest z natury kłótliwy, to to że raz się z kimś pogodził, to nie oznacza, że ta osoba z natury przestała być kłótliwa. No nie, ale to są takie cechy osobowości chyba, a cech, no to... tych cech trudno to zmienić. Ale na przykład przekonania i jakieś przemyślenia na temat tego, czego chcemy, czego nie chcemy, co lubimy, czego nie lubimy, to to jednak Moim zdaniem, się bardzo zmienia. Na przykład, no co ty się nie zmieniłeś jako twórca internetowy? Popatrz na ostatnie 10 lat, dlatego że ja tak patrzę na tę dziesiątkę minioną, na tę dekadę minioną. Jako twórca internetowy, zaczynasz lekostronniczych. Mhm. Jesteś tym samym Karolem, którym jesteś dziś? Nie, no, oczywiście, że nie, mhm. ale jak zaczynałem lekkostronniczych, to byłem na studiach na przykład. Wiesz, okoliczności też się zmieniły. To jakby. To są chyba trochę inne rzeczy. To jest tak, jakbyś mnie zapytała, no ale 10 lat temu i powiedziałeś, że uwielbiasz lody waniliowe. Nie trawię laktozy od kilku lat. I nie uwielbiam już lodów waniliowych, bo nie działają na mnie dobrze. Wiesz o co chodzi? W sensie to I zna... tak, możesz lubić, tylko ich nie tolerujesz. No tak? właśnie. Więc, R więc mm -hmm. to, to są chyba trochę inne rzeczy. Ja nie do końca potrafię tak to zgrabnie ubrać w słowa. To jest bardziej, tak jak mówię, to jest bardziej moje takie przekonanie, które mam gdzieś tam w sobie, niż, niż pogląd. Uwaga, i to będzie dość przewrotne. Mogę się mylić. A to by oznaczało, że ludzie się jednak zmieniają. <laughs> <laughs> Czy ja Państwo też... jeszcze z nami jesteście? Na pewno są. <laughs> mnie też nie chodzi o to, żebyś ty mnie przekonał, udowodnił, argumentował. Ależ, Boże, tylko Paulina, chodzi o to, żebyśmy sobie przebywanie z tobą w jednym pokoju. To bardziej już że się wykąpałam i wyperfumowałam. Ja nie mam tutaj ambicji, żeby cokolwiek zmieniać w tobie. Jesteś idealna. Oczywiście, że tak. No. Mogłabym być trochę wyższa. E, Karolu, <laughs> ale wróćmy do tego 2000. Proszę, Dziesiątego. Dziesiątego, w waszym przypadku dziesiątego, chociaż myślę. E, się nie, poznaliśmy... Nie, w moim przypadku. LS to 11. Dobra, ale 10, YouTube... 11, nieważne. Ale wróćmy do na przykład 2012, bo wtedy się poznaliśmy. Jak myślisz sobie o tamtym Karolu, to co sobie o nim myślisz? Nic nie myślę. To będzie wspaniała rozmowa. Absolutnie nic I o sobie nie krótko. myślę z 2012 roku. W ogóle zero wspomnień? Nic nie będę Nie, tym no, się działo. jakieś wspomnienia oczywiście mam. No Na pewno wiem, że wtedy nie wiedziałem absolutnie, co chcę robić w życiu. Nadal. Dlatego jestem też cały czas takim gorącym orędownikiem tezy, że jeżeli ktoś wybiera profil liceum. I potem myślę, o Boże, zrobiłem źle, to niech zmienia. Jeżeli ktoś wybierze kierunek studiów i stwierdza, o Boże, to, nie, to niech zmienia, bo dość podobnie się wtedy sam czułem. I wydaje mi się, że jeżeli ja się tak czułem, to znaczy, że są inni, którzy mają podobnie i to jest chyba dość powszechne. Na pewno mieszkałem wtedy w Krakowie i wiedziałem, że mieszkanie w Krakowie jest czymś, co chciałbym uskuteczniać, ale zastanawiam się teraz, jak sobie wszedłem na te tory, czy ja miałem jakieś takie marzenie o tym, żeby mieszkać. Mieszkać, w mie chyba tak. Wydaje mi się, że mogłem już mieć takie marzenie, żeby jednak zostać w mieście. Bardzo to, i to wydaje mi się, że mi zostało. Bardzo byłem człowiekiem spontanicznym, jeżeli chodzi o życie. W sensie ja jestem bardzo słaby w planowaniu dalej niż na tydzień do przodu, więc byłem bardzo spontaniczny i robiłem większość rzeczy tak. Nie wiem, jeżeli musiałem coś zrobić, bo mi uczelnia kazała, no to powiedzmy dla, dla dobra tej rozmowy, że się uczyłem. Kiedy trzeba było, przychodziłem na egzaminy. Ale na pewno na przykład nie byłem, wiesz, typem osoby, która projektuje swoją karierę, żeby za parę lat być tu, a potem za kolejnych kilka lat być tam. Więc to wszystko było takie... Ja się cieszyłem z tego, że... To, to też mi zostało. Ja się cieszyłem z tego momentu, w którym jestem. Przez większość życia. Dopytam cię o te studia, bo ty no. ich nie skończyłeś. I no czasami... tak to tak zatroskanym tonem, że mam ochotę zadzwonić. <śmiech> 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 tak, dlatego, że czasami o tym mówisz na swoim kanale, tak... Takie szpilki są. Sam sobie taką szpileczkę składasz. Tak tak, 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 tak. Czy to cię troszeczkę gniecie? Tak sobie, wiesz co, nie, nie gniecie mnie to. Nie, ja sobie o tym przypominam, bo czasem są takie sytuacje w życiu, kiedy ktoś zupełnie z zewnątrz zadaje Ci pytanie o wykształcenie. I bardzo lubię te momenty, kiedy jest kategoria wyższe niepełne. Czy coś takiego jest? Czy wyższe nieukończone, czy coś takiego jest? Niepełne, niepełne. Niepełne, no to sobie. Tylko nie mam y, przekonania, No? czy nie chodzi o. Li... Nie, nie, dobrze, licencja, licencja to, wyższa. to daje wyższe. Nie, dobra, wyższe dobra. niepełne. Czyli, Czyli zaczęłam Studia, tak. ale nie skończyłam. Więc sobie wtedy mogę pisać, wiesz, o, to to pole e, dla mnie. Um, wiesz, to tak sobie trochę myślę, no bo to było kilka lat jakiejś inwestycji. Ja nie mówię, że ona się nie spłaciła, no bo też. Z perspektywy czasu ten magister dzisiaj nic by mi i tak nie dawał, tylko sobie myślisz, że po prostu wiesz, może fajnie by było skończyć. Absolutnie mówię o czasach parę lat temu. Nawet był taki pomysł w mojej głowie, istniał i nawet panie, które pozdrawiam z całego serca, panie z Katedry Studiów Porównawczych Cywilizacji, mi powiedziały już mieszkając w Warszawie, że jakbym chciał, to zapraszają w ogóle tutaj, bym przyjeżdżał co jakiś czas, jakoś byśmy wspólnymi siłami byśmy dociągnęli, to się nie udało. To w ogóle nie było mowy na to. Hmm, więc wydaje mi się, że ja sobie wbijam taką szpilę, ale to jest już tak przez palce W sensie, że wiesz, myślę o tym, ale no już bez przesady Nic to nie zmienia w moim życiu tak naprawdę Więc um, ja, mam, dużo, ja dużo słów mówię w ogóle Mam kilku nie wszystkie znajomych mają znaczenie Mam kilku znajomych, którzy nie ukończyli studiów I to są ludzie, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy Radek? A faktycznie Radek nie skończył studiów, to prawda No ale to gdzie ja do Radka? Ale nie tylko Radek no, a kto jeszcze? no, nie będę, ja nie lubię takich nazwisk. Pamiętasz, u ciebie też nie rzucałam nazwiskami. Ale to jest rozmowa, kiedy nie ma. Ale to są też ludzie anonimowi. To są też ludzie anonimowi, powiem nazwisko Ten Piotrek. Tylko... Ten, ten Piotrek, tak. Ten Piotrek, okej. Okay. No dobrze, ale wiesz, pieniądze to też nie jest jakaś taka. Nie jest, ale jeżeli ktoś myśli, że studia są gwarantem tego, że będziemy eee, no zarabiać jasne. dużo pieniędzy, to, to nieprawda. Jasne. Studia się przydają, studia są wspaniałe, jeżeli dobrze trafimy, ale to nie jest warunek konieczny. Także Dobra. nie wkładaj sobie tej szpilki, Bóg wie gdzie tam, gdzie boli. Trochę piecze, ale potem jest fajnie. Ale czyli co? Czyli nie ma Boga? Nie wierzysz w Boga? Nie no, nie wiem, czy jest Bóg. Nie wiesz, po prostu nie wiesz. A zastanawiasz się nad Słuchaj, tym? ale ci, co wierzą, też nie wiedzą. Jest Niektórzy się zachowują w... tak, jakby wiedzieli. Nie no, oni wierzą. To jest różnica. Ja nie wierzę. Ale jeżeli chodzi nie o... Nie czujesz też obecności, obecności Boga? Boga? Nie bardzo. Co to znaczy czuć obecność Boga? Ty miałeś być księdzem, ty mi powiedz. Ja miałem być księdzem w świadomości jakiejś tam, wiesz, jednej czy drugiej cioci. Ale zacząłeś tak myśleć też sam w pewnym momencie. Rozumiem, że przejąłeś mm -hmm. głosy z zewnątrz. Ale... Mm, jeszcze trochę inaczej. Ale przepraszam, jeździłeś na oazy, Proszę. śpiewałeś. A to, no, to jest bardzo prosta odpowiedź akurat. Nie miałeś nic innego do roboty. Na wsi, przynajmniej na mojej wsi, jeżeli chodzi o kolonie wakacyjne dla dzieciaków, to kolonie kosztowały dwa albo trzy razy tyle, co turnusy oazowe. Mhm. Simple as that. Że po prostu jazda na oazę sprawiała, że no tak, no jesteś na, Wiesz, i rodzice byli przeszczęśliwi. No bo wiesz, msza codziennie, naokoło koło księża, więc wiesz, no tam to dziecko można puścić. Co tam mhm. się może wydarzyć? Tak. Oczywiście są chłopcy i dziewczęta, no ale przecież żadne koedukacyjne pokoje, tam na pewno jest pełne bezpieczeństwo, spokój ducha, wiesz, żadnych tam... Niepoprawnych rzeczy yy, nie będzie. No. To po prostu były kolonie, tylko że z Bogiem. No to jak można czuć obecność Boga? My zastanówmy się nad tym. W lekkim powiewie jest taki psalm. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Mów Zaśpiewasz to. Lat, nie pamiętam go już dobrze, ale było, że w lekkim powiewie przychodzisz do mnie. Jestem przekonany, że ktoś z naszych słuchaczy zna to, śpiewa albo pamięta ze starych dobrych czasów. Co ty myślisz, że jestem jedyną osobą, która jeździła na Oazę i przestała? Nie. No. Myślę, że nie. Dlaczego? No o to mi chodzi, że to, że to była jedna z tych form rozrywki. Która wtedy która była dostępna? Była za dostępna. Pieniądze była, niewielkie. Była tak, to było, to było dużo, dużo tańsze. No bo wiesz, to było. No, zakwaterowanie. jacyś animatorzy, którzy musieli tam oczywiście być. No i co? Ich chleb z dżemem, nie? 2,47. No nie, no tam oczywiście były obiady, no ale przecież ten catering, gdyby dzisiejsze dzieci, z całym szacunkiem dla dzisiejszych dzieci, czy tam dzisiejsza młodsza młodzież miała jeździć na kolonie w tych warunkach, to myślę, że by się bardzo zdziwili. Jeszcze tak się zastanawiam, gdy jeździłeś na te oazy i śpiewałeś te psalmy i jednak wierzyłeś i chodziłeś do kościoła, Aha. to czułeś, że to jest bliskie twojemu sercu, że to tak. jest coś, co sprawia ci radość, frajdę, że, tak. że to jest twoje. Tak, ale ja broń Boże nie chcę tego jakoś wymazywać czy twierdzić, czy było inaczej, ale wyobraź sobie, że gdybym broń ja cię... Zabi... Co? Broń Boże. Broń Boże. O, język, a... język a rzeczywistość to są dwie, mimo wszystko jednak e, e, czasem różne rzeczy. Że gdybym cię zabierał intensywnie, wiesz, moczyłbym cię w jakimś sosie, pokazywałbym ci jakiś światopogląd. Mówimy o czasach przed internetem. Mówimy o czasach, kiedy mieszkam sobie w domu na wsi. Mam wiesz, trochę znajomych, chodzimy tam, nie wiem, do podstawówki i gimnazjum. Ten świat jest dużo, ale tak naprawdę dużo mniejszy niż jest teraz. Choćby przez to małe okienko, które jest smartfonem. Światopogląd kształtował się inaczej. Więc moi rodzice byli super religijni przecież. No ja, tak jak cała wieś polska, zwłaszcza w Małopolsce, na Podkarpaciu i tak dalej. Więc ja nie miałem innego światopoglądu, tak wiesz, wyjściowo. Nie miałem, nie kojarzę, przynajmniej wiesz choćby jednego takiego, wiesz, hard yy, ateisty wujka, który by, wiesz, przyjeżdżał, no to, nie wiem, na święta na przykład Bożego Narodzenia, ale on tak zawsze siadał z boku, taki no burmuszony. Czasem słyszę takie historie, nie, że ludzie wychowywani w religijnych domach, ale mieli kogoś takiego, kto był inny. I rodzice nie do końca chcieli powiedzieć, dlaczego ten wujek taki zawsze inny i że on się tym opłatkiem tak nie chciał przełamywać i że z nami do kościoła nie chodził. U mnie czegoś takiego nie było, to było super monokulturowe. Więc dobrze sobie, że, i to jeszcze mówimy o czasach, kiedy jesteś no, dzieckiem, nastolatkiem. Więc wyobraź sobie, że wystarczająco długo, czyli przez lata jesteś moczona w tym sosie. No, to, no, 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 tak, na jest, że wierzyłem. A czemu miałem nie wierzyć? Moi rodzice wierzyli, wszyscy naokoło wierzyli, przynajmniej chodzili do kościoła. Bo wydaje mi się, no. że czasem może być tak, że właśnie chodzimy do tego kościoła, bo wszyscy dookoła chodzą, no. ale w środku czujemy, że to nie jest nasze, że to jest. Coś takiego, co musimy robić, ale nie chcemy tego robić. Dla mnie też Kościół był pewnego rodzaju, i to jest y, antropologiczna teoria, taka dość chyba oczywista. No przecież jest też pewnego rodzaju formą show. Mm -hmm. A byłem ministrantem od najmłodszych lat. Tam zaraz po, po pierwszej komunii chłopcy już byli przyuczani do właśnie tego, żeby zostać ministrantem. Ja takoż. Więc od najmłodszych lat też poza tym, już nie byłem takim biernym uczestnikiem msze i w ogóle tych wszystkich pozostałych uroczystości, wiesz, to majówki, nie majówki, pierwsze piątki, ale ja byłem nagle performerem, ministrantem najpierw, potem kantorem, czyli śpiewałem psalmy, potem byłem lektorem, a lektor to jest już przecież 100%, to jest już, ale to jest też w 100% hmm. zadanie aktorskie. Masz wyjść na scenę, bo Muszę tym czytać, jest, tak. bo tym jest, e, tym jest ołtarz, tym jest ambona i masz przeczytać pięknie Słowo Boże. Czyli co? Czyli robisz recytację tekstu. No, czy to nie jest zadanie aktorskie? Jest. 100%. A potem sobie spotykam jeszcze, spotykałem jeszcze pod kościołem, wiesz, taką czy inną, wiesz, babcię, która podchodziła i mówiła, Karol, bardzo pięknie czytasz pismo. Nie? On to musisz sobie, wow, jestem w tym dobry. Nie, to nie miało większego... Ja nie, nie, jestem przekonany, teraz jak próbuję sięgnąć pamięciam, jestem przekonany, że nie było we mnie takiego dzięki Boże za łaskę, pięknego deklamowania, e, tam wiesz, psalmu, czytania e, listów, czegokolwiek. Tylko myślałem sobie, ja, I'm good. Żeby była jasność, nie mówię o sobie, kiedy mówię o ludziach, którzy jednak nie czuli tego, bo w dzieciństwie byłam przekonana, że to jest mój świat, kocham Boga, Bóg kocha mnie i módlmy się razem. Okay. Z jedną rzeczą trudno było mi się zgodzić ze spowiedzią. To było coś, czego od początku nie czułam. Ja uważałam, że tu jest jakiś fałsz, że to nie powinno tak sensie? wyglądać, że. Mm, że ksiądz nie jest odpowiednią osobą, która może słuchać oh, wow. moich przewinień. Że a to tutaj ja byłem jest... dużo grzeczniejszą owieczką. A widzisz. Na pewno nie kwestionowałem spowiedzi w takim sensie. Ja też w ogóle nie mam takiej. A kiedyś ostatnio spowiadałeś? Wow. E, a nie, no chyba wiem. No przed ślubem. Bo to jest ostatnia obowiązkowa Czy spowiedź. 2014? 2011. Boże, 11! Piekło już tamten. Kadzi. Ale Dla ja mnie chyba też, już ja chyba włączona. 2011 chyba też. Już się grzeje gazem. Ja na przykład się cieszę, że już nie muszę, że się od tego uwolniłam. To jest taka wolność. A tu ja nie miałem takiego momentu, że oh my god, cieszę się. Nie, to ja najwyżej się cieszę, że nie spędzam czasu w miejscu, w którym ewidentnie bym się nudził, bo wiem, że gdybym chciał pójść do kościoła, gdybym nie naszła taka ochota z powodów jakichkolwiek, to wiem, że mogę to zrobić w każdej chwili. To nie jest tak, że ja mam Jakąś awersję, jak przechodzę obok kościoła i widzę, to wiesz, mam ochotę splunąć na fasadę, czy coś takiego. Nie, broń Boże. Broń Boże. No, więc nie miałem takiego momentu oczyszczenia. A Stan powiedział, no to jedenasty, tak. Prawie na pewno. No bo nie pamiętam żadnego powodu, dla którego musiałbym iść. No bo to, to był ostatni moment, kiedy dla sakramentu no, mam ślub kościelny. No to już. To było. Po ptokach. No. Dobra, zostawmy tę te, te, tematykę religijną. Dobrze. Żeby nie było, że kopiuję jolę szzymańską. E, Pozdrawiamy, Jolo ale serdecznie. kiedy myślę o tobie, to myślę też o tym, jakim byłbyś księdzem i Byłbym jak tam z tą gitarą msiędzem. biegałeś. Też tak myślę, że byłeś dobry. Byłbym Więc okay, to takie księdze. naturalne, że o tym zaczęłam z Tobą rozmawiać. Rozumiem. Karolu, twoja tak. działalność na YouTube, komentarze. Ty często mówisz, że nie czytasz komentarzy, ale z tego co wnioskuję Zerkam. Zerkasz właśnie, podczytujesz. Zerkam. Zwykle dzień po publikacji wchodzę, żeby zerknąć na górę, i jeżeli ktoś mi powie, Karol, idź, bo coś tam. I to są dosłownie te dwa momenty. A czytałeś komentarze pod ostatnią rozmową z Radkiem? Nie. E, nie, no to tak. Tam się taka inba rozkręciła, że. Nie, nie czytałem. Wszedłem też ze dwa razy. Widziałem, że podpadłem widzom. W ten sposób to ujmę. Słusznie zresztą, z perspektywy, jak o tym myślę. Nie słuchałem tej rozmowy od tamtego czasu. Ale słuchałeś jej w ogóle, czy nie, tylko na żywo z Radkiem? Nie, tylko mhm. na żywo. No i tyle, bo wiesz co, no ja, zacznijmy od tego, że ja się wtedy z Radkiem widziałem. W Radek był tu. Nagraliśmy całą rozmowę i mhm. wyłączyłem kamery, potem jeszcze sobie posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Więc to nie jest tak, że my mieliśmy do siebie jakiś problem, żal. Mhm. żal. Więc też nauczony doświadczeniem tych kilkunastu lat robienia YouTube'a wiem, że odbiór Rozmowy przez widzów, którzy mają swoje oczy, uszy i rozumy, absolutnie, może być naprawdę bardzo rozbieżne od tego, co się działo na miejscu i od odczucia tych osób, które uczestniczyły w rozmowie. Pierwszy przykład, dokładnie z tej samej kategorii, miałem kilka lat wcześniej, z Kają Kraską, mhm. z Globstory. I tam było bardzo podobnie. To było jedno z pierwszych imponderabiliów. Nagraliśmy rozmowę. Ja czułem, że było dużo śmiechu, było fajnie. Wiesz, bialiśmy piony, później, jak się rozstawaliśmy. Wiesz, byliśmy. Super do na Naprawdę możesz ją zapytać, bo jakby to. Ja ci wierzę. I potem mhm. zerknąłem w komentarze, a tam było: Jezus, Karol, czemu? Ja już nawet nie pamiętam czemu, o co wtedy chodziło, chyba, że byłem taki upupiający, chyba, tak? Nie wiem. Nieważne. No coś w tym guście, tak mi się wydaje. Czy ty wiesz? Ja nie wiem, bo ty mi o tym opowiadałeś, gdy no ja okay. u ciebie byłam, okay. ty, ty już mi wtedy o tym opowiadałeś, więc to widać, że o, w tobie siedzi. To Bo to pamiętam. 2018 był... rok, a zaś 2022, a ty cały czas do tego nawiązujesz. Bo to był klarowny przykład. Z tej, tej, Podobna tej rzecz z Natalią Schroeder się wydarzyła. Nie wiem, czy czytałeś komentarze o Natalii Schroeder. Też byłyś, takie były komentarze upupiające, czy księżniczka, że niektóre komentarze nie dały miejscu, <grym grym> O Boże. A nie widziałeś tego! O w życiu! Skąd? Przecież z Natalią piąteczki jeszcze potem do siebie odezwaliśmy się do siebie, już było spoko. W sensie ja mówię teraz, obo. Dobra, to ja teraz powiem w ten sposób. Drodzy, do drogich widzów. Ja to wszystko e, słuchaczy. słyszę, słuchaczy. Słyszę, przyjmuję, w porządku, jakby macie pełne prawo do tego odbioru, ale też. No, z całym szacunkiem, dla mnie najważniejszy jest odbiór tego, jak ja i mój gość, gościni, żeśmy się czuli i oczywiście można powiedzieć, że był tam jakiś, może może być sytuacja takiego profesjonalizmu z drugiej strony, że, że nie da po sobie poznać, ale po prostu też mhm. uważam, że było nieodpowiednio, ale w większości wydaje mi się, że to jest konwencja, ja nie jestem... Mm, Jezus, znasz mnie i znasz mnie, ty, znasz mnie, znasz mnie poza kamerą. I wiesz, że im bardziej ee, popuścimy sobie możliwość gadania, tym bardziej my będziemy się śmiali, ale to nie oznacza, że gdyby tutaj nawet obok nas siedział ktoś na krześle, kto by uznał, że to jest śmieszne. Ktoś powiedział: Wow, to jest bardzo nieśmieszne i to jest bardzo nieokaj, co wy mówicie. I Karol to jest bardzo nieokaj, co mówisz Paulinie, i Paulina to może być coś bardzo nieokaj, co mówisz Karolowi. Więc ja to po prostu przyjmuję. W sensie. To nie wpływa na twoją nie. działalność i sposób prowadzenia rozmów, ale rozumiem, nie. że tak może tak. być. Znaczy, tak, to jeszcze wracając do, do, do Natalii, do Kai i do Radka. Ja to przyjmuję, w sensie te komentarze. Ja to przyjmuję, akceptuję, one są okej, okay, bo każdy ma prawo do takiego odbioru, jaki ma. No, nie? I Tak samo jest, jeżeli ktoś mi na przykład powie, że dana rozmowa, w ogóle jakakolwiek, że była super, a ktoś pod tą samą rozmową napisze, że była do dupy. Porządku. Obie wersje są prawdziwe. Mm -hmm. Poszedłeś na tę psychoterapię? Nie, byłem na wyjeździe, takim, um, na, na takim wyjeździe w Peru. <laughs> Nie, żartuję. I ta łaska tak. i coś to? Nie, byłem na. tym, co się nazywa grupa otwarcia? A! Słyszałeś o tym? Um, mów i zobaczymy, czy myślimy o tym samym. W sensie grupa otwarcia to jest nazwa własna. A, to nie. To ma nawet R w kółeczku, słuchaj. Okay. Więc, wiesz, to jest jak Coca-Cola. Mm -hmm. I to jest taka metoda wypracowana przez laboratorium psychoterapii. Zostało mi to polecone jako swoiste intro do tak, terapii. to mówimy o tym samym. Tak. Mm -hmm. I pojechałem na to bardzo ciekawe doświadczenie. Mm. E, bardzo pozytywne. Opowiedz o tym więcej, jak to wyglądało, ile ludzi było, jak to długo trwało. Wygląda to mniej więcej, znaczy mniej więcej. Wygląda to tak. Oczywiście nie odpowiem technicznie, no bo ja byłem uczestnikiem. Nie kimś, kto rozumie mechanizmy działania, ale wydaje się, patrząc tak z zewnątrz, że działa to mniej więcej tak. Że mamy grupy osób. Jedną albo więcej, które wyjeżdżają do jakiegoś środka na cztery dni, na pięć dni, coś takiego. Ludzie są. Jacy są, w sensie nie masz doboru. Możesz mieć 20 lat, możesz mieć 50 lat. Mężczyźni, kobiety, wydaje mi się, że już tam na miejscu, jeżeli jest więcej niż 10 osób, bo 10 osób to jest taka jedna grupa, to te osoby już są tak rozkładane, żeby grupy były mniej więcej jednorodne. E, Niejednorodne, sorry. No i przez te kilka dni, codziennie są dwie sesje, tak naprawdę cztery sesje, bo każda z tych sesji jest przedzielona półkrótką przerwą po kilka godzin. Każda z grup ma dwójkę prowadzących i po prostu składa się to z próby. Rozmawiania o uczuciach, o tym, jak się w danej sytuacji czujesz. Czy to będzie początek przyjazdu, gdzie wiesz, nikt się nie zna? Część osób w sumie nie wie, czemu przyjechała, aż po te kilka dni później, kiedy większość osób powiedziała, z czym tu przyjechała, część osób zrozumiała, z czym tu przyjechała. Część osób nawet przetrawiła jakąś część tego całego procesu, jeżeli były ku temu warunki. To jest też takie, wiesz, to, to jest wszystko żywy organizm. No nie? Jakby Ja, ja na to patrzyłem jednak z perspektywy hmm, uczestnika, także wiesz, wydawało mi się, że. Ta, z, 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 prowadzący to jest w ogóle tam klucz. Mhm. Uczestnicy to jest oczywiście ogromna część całości można powiedzieć, że najważniejsza, ale ja z perspektywy uczestnika miałem wrażenie, że prowadzący to jest super ważna rzecz, no bo jeżeli ci prowadzący potrafią poprowadzić grupę. I każdego z uczestników, no to faktycznie to może być owocne doświadczenie. I to dla mnie było owocne. I potem sobie powiedziałem, że fajnie byłoby pójść kiedyś na terapię i mam nadzieję, że kiedyś to zrobię, ale ciągle mi się nie udało. W takim sensie, że po prostu aktywnie jakby nie, 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 nie poszedłem. A czułeś się skrępowany tym, że jesteś osobą rozpoznawalną? Trochę tak, A ale, to, ale bez ktoś? przesady. Ale bez przesady. W sensie takim, że nie było to dla mnie problemem. O. A rozpoznał cię ktoś? E, tak, jedna, os jedna osoba. Zna. I co powiedziała? Jedna, że mnie zna. Ej, ja cię znam. Ja cię znam. A ja mówię, co, wiszę ci stówę. E, no. no, ale to, to, to nie był dla mnie, broń Boże. Ale zaskoczyłeś mnie, nie sądziłam. Czemu? Czym? Że usłyszysz, że pojechałeś na grupę otwarcia. A, a skąd to znasz, ty? Dlatego, że ja jestem po grupie terapii grupowej. I zanim poszłam na nie jest terapię grupowa, grupową, to tak, słyszałam, tak. co jeszcze jest do wyboru, z czego mogę skorzystać, o, że okay. mogę sobie właśnie pojechać. A ty byłaś w laboratorium terapii? Tak. A, no, to, no to, to, to na pewno znasz grupę otwarcia. <grym> tak. jest przynajmniej z nazwy, no jasne. Eee, to znaczy nie z laboratorium, tylko moja terapeutka przygotowując mnie do terapii grupowej, bo ona mnie okay. tak wypychała, okay. powiedziała, że jest takie coś, jest takie coś, może pani pojechać. Ale na terapii grupowej jest tak, że jak się już na nią zapiszesz, to jesteś w tej samej grupie cały czas tak. przez dłuższy okres. Tak. Przez półtora roku w moim przypadku. No, no to. to, to więc to nie jest to samo, bo no nie. długość trwania jest zdecydowanie inna. To, tak. to są 4-5 dni, nawet intensywne, nawet w tym wyrwaniu, wiesz, jakby z, z rzeczywistości, w porównaniu do roku czy półtorej roku. Tak, ale to może, to może być wstępniak. Bo to może być wstępnie. ale ja bym. Znaczy ja usłyszałem, że to jest bardziej wstępniak do terapii indywidualnej. A. Ale to też chyba zależy od y, terapeuty. No bo wiesz, jeżeli Twoja pani powiedziała, że. Ten przypadek, ten przypadek nadaje się na grupówkę, no to, to jest tak. No, więc, więc nie wiem, no, nie mam pojęcia. I co, usłyszałeś na tej grupie otwarcia, że jesteś bucem, zatufanym w sobie? W pewnym momencie tak. No co ty? No pewnie, że tak. <laughs> jak, jak to jak, ee, było? Jak, nie mogę mówić o szczegółach. Dobrze, trochę ta, jak, oczywiście. Trochę jak, trochę jak w terapii. Wiesz, no nie mogę mówić oczywiście o szczegółach, które jakoś tam by, by wchodziły w to, co mówiliśmy konkretnie, ale tak, tak, w gruncie rzeczy usłyszałem tam dużo miłych rzeczy o sobie, usłyszałem dużo niemiłych rzeczy o sobie. Takich, wiesz, niemiłych, w sensie... Trudnych. Trudnych, o, właśnie to jest lepsze słowo. Wszystkie przyjąłem z radością. Było super. W sensie, wiesz, to było bardzo... Ja lubię nowe rzeczy. I to było bardzo fajne, to było bardzo nowe. To było takie, że, wiesz, stykasz się z człowiekiem, który... Z człowiekiem, z ludźmi. Którzy poznają cię od zera do setki w cztery dni, wiem, co mi się bardzo podobało. To, że to się zaczyna i kończy. Było coś takiego, nie wiem, czy miałaś tak na terapii że, y, grupowej, że. Skończyłaś ją, tak? Tak. Czy miałaś tak, że, nie muszę odpowiadać, ale zastanawiam się, czy miałaś tak, że myślałaś sobie, kurczę, to się kończy, fajnie byłoby z osobą ABC jeszcze mieć jakiś kontakt, kiedyś się spotkać, nie wiem, mailowo, wymienić się wiadomościami, umówić na kawę? To znaczy, zasada jest taka, mhm. że po zakończeniu grupy my się możemy spotykać no ja i rozmawiać. Ale czy miałeś ale... taką chęć? Albo tak. czy inni ludzie mieli taką chęć? Mało tego. No. My chcieliśmy przedłużyć tę grupę, bo uznawaliśmy, że to jest za mało czasu. My wiedzieliśmy, że ona się kończy 28 czerwca i kombinowaliśmy, no chociaż te cztery tygodnie więcej. Mhm. No przedłużmy. Ale informacja była szty na sztywno. Mhm. 28 koniec, czy coś przerobiłeś, czy czegoś nie przerobiłeś, wypadł. No. I tutaj było podobnie. Czyli część osób, nawet. Wydaje mi się, że. No, część osób, nieważne. Że część osób miała ten taki przypływ chęci do przedłużenia znajomości z ludźmi, których poznała na grupie, a ja wręcz przeciwnie. Ja się bardzo cieszę, że to się kończy. Nie dlatego, że już miałem dość. Tylko dla mnie właśnie ta forma zamknięta była super. Że to było to. I to było takie. I to było wroko, i to się skończyło dokładnie. i nara. idę dalej. Tak. Widzisz. Bardzo to interesujące. Ty masz taką wyjebkę fajną i to, co ja w tobie lubię, to to, że ta wyjebka nie jest sztuczna. Ty naprawdę, to z koru, z a, widzisz, no. wnętrza, mhm. to jest autentyczne i też różni, inni ludzie też to widzą i o tym mówią, bo oglądałam różne wywiady mhm. z tobą i słyszałam, że twoi rozmówcy, czy też osoby przeprowadzające z tobą wywiad, też to czuły. A my teraz robimy wywiad? Nie, taka jest rozmowa to. To jest rozmowa, dobrze. Tak. Dziękuję. E, więc ty masz taką wyjebkę po prostu, masz taką... Głęboko osadzoną w tobie jako człowieku wyjebkę. I ja ci tego ogromnie zazdroszczę. Wie, Często coś. o tym mówię. Ludzie mi to wypominają. Co ty tak zazdrosisz tę paciorkowi, co ty tak zazdrosisz, przestań się porównywać. A ja się właśnie porównuję. Się to Nie da rady, bo jestem tak pełna podziwu dla tego twojego luzu i wywalonych jajec. <grym> <grym> że y, siedzi to we mnie. I jedno mam niżej swoją drogą. To już ten wiek. Że schodzą? Jedno niżej jest, no. Tak? I to już ponoć jest tylko gorzej. Ale to ci niedawno zeszło? Obniżyło tam zerkam, tak żeby, wiesz, tak żeby porównywać wysokość zawieszenia, ale jedno jest niżej zdecydowanie. A kiedyś tak nie było? Nie, kiedyś to takie z zwarta, moszna jednak była taka, no. Bardzo Pozdrawiam interesant. wszystkich dwudziestolatków, którzy <grym grym> tego słuchają, myślą sobie. Jeszcze... E, <grym> Jeszcze zaczną ci ciemnieć te okolice, chyba, nie? One z wiekiem ciemnieją. Powiem ci, jak będzie po pierwszym zabiegu ciemnieje. badania prostaty. Odbyt ciemnieje, przecież są maści do rozjaśniania. Są zabiegi. Zabiegi Ble też. Anus Bleaching, tak, tak, oczywiście, że tak. Karolu, Całe skąd Hollywood u ciebie robi? ta wyjebka, ten luz, ten, ta no, chillera ale... utopia? Nie, no to jest oczywiście pewnego rodzaju też poza. Pamiętajmy, że jakby trzeba być wyluzowanym, bo kiedy ja jestem wyluzowany. To mój gość jest wyluzowany, wszyscy jesteśmy wyluzowani, jest trochę łatwiej. To nie jest, jak już ustaliliśmy przed chwilą, to nie jest program, który jest osadzony na spinie. Ale ja nie mówię o programie. Ja nie wiem, ale ja ci da, daję też przykład taki już Dobra. w programie. Jeżeli chodzi o luz związany z życiem, to staram się go oczywiście uskutecznie, staram się raczej patrzeć pozytywnie na to. Oczywiście wynika to z faktu, że ja raczej na swoje życie nigdy nie narzekałem. W sensie, tak jak ci mówiłem, no, przez większość czasu było OK. Tylko wiesz, to było moje OK. Ktoś powiedział, wow, to było OK. Jak ktoś zobaczył mieszkanie, które mieszkałem na studiach, i powiedział, to było super mieszkanie. ktoś by zobaczył to mieszkanie, wow, Karol, to było super mieszkanie. Um, natomiast wyjebka, tak oczywiście globalnie patrząc, tak jakbyśmy się cofnęli o kilka porządnych kroków od tego wszystkiego, no wynika z faktu, że wszyscy umrzemy. No po prostu. Naprawdę, rozmowa z Radkiem w grudniu zeszłego roku, nawet jeżeli tysiąc osób napisze, że to jest koniec świata i że jak tak można. To była tylko rozmowa. I życie idzie dalej. Nawet powiedziałbym więcej. Jakby się wydarzyło coś większego jeszcze. Jakby mi ktoś zrobił zdjęcie na mieście. Jak, nie wiem, piję drinka, palę papieros, który na przykład nie jest papierosem, i to wywołałoby skandal. Życie toczy się dalej. Nawet jeżeli dla mnie to byłby dramat wizerunkowy. Jak kiedyś umrę? Świat będzie dalej. Toczył się swoim rytmem. I myślenie o tym jest dla mnie bardzo uwolniające. I zawsze tak myślę. Znaczy nie zawsze, no bo wiadomo, że nie, nie mogłem dokładnie tak myśleć zawsze, ale od dawna to jest mój pogląd na życie. Ale często o tym myślisz, często sobie to powtarzasz? Jak coś mnie ma wkurwić, to tak. To myślę sobie, oczywiście, jak już wiesz, 10 oddechów i tak dalej, to myślę sobie, no tak, no po prostu trzeba luzować. To też daje fajną wol znaczy wolność. Takie podejście, że wszystko czegoś uczy. Nie uważam, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i że ktoś ma dla nas wielki plan i że wszystko jest ze sobą połączone. Absolutnie nie. Ale uważam, że wszystko z czegoś uczy. Ja na przykład nie zmieniłbym niczego w swoim życiu. Czasem staram się podpytać moich gości o to i w ogóle jak rozmawiam z ludźmi, czy oni by chcieli coś zmienić i zastanawiam się, czy... Staram się wejść w buty osoby, która chciałaby na przykład parę rzeczy w swojej przeszłości zmienić. Bo to by sprawiło, że byłoby lepiej. A ja sobie myślę, czy nie, by... nie wiesz... Może by było, może by nie było. Byłoby inaczej. Czy tak, jak jest, jest naprawdę źle? No, więc to z tego wynika. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ty się porównujesz czasem do innych? Zazdrościsz? Ech. Czasem tak. W takim sensie, że myślę sobie, że na pewno mógłbym robić rzeczy lepiej. Mógłbym umieć więcej mógłbym biec szybciej, mógł, wiesz, to trochę jak Christian Bale w American Psycho, kiedy z jedną z dziewczyn, którą grała Chloe Sevigny, siedzi sobie w mieszkaniu, nie pamiętam, czy on ją później zamordował, czy tylko uprawiali seks. Jedno z dwóch. W każdym razie, świetny film, w każdym razie daje jej lody, bo Ben and Jerry's i ona je te lody i on mówi, że nie chce, jest na diecie. I ona mówi, dlaczego, przecież świetnie wyglądasz. A on odpowiada, ale zawsze mogę być szczuplejszy i zawsze mogę lepiej wyglądać. Więc myślę sobie, no tak, no zawsze. Mhm. Wszystko zawsze tak. Ale też wiem, że to jest dziura, która nigdy się nie kończy. Zawsze jest zawsze. I nie, no co ty? To nie ja. Ja nigdy nie będę super szczupły i w ogóle, wiesz, Byłeś. atletyczny. Przez chwilę chodząc do Anety, którą mhm. serdecznie pozdrawiam, ale byłem też wtedy bardzo anemiczny. Mhm. Więc to jakby olejmy. Więc zawsze mogłoby być lepiej. I oczywiście, że warto się starać, bo to broń Boże, nie jestem tutaj. Nie chcę założyć, jak ktoś, kto, kto, kto ma wszystko w dupie, ale. Ale staram się znajdować w tym wszystkim jakiś taki wiesz, Balans. Przynajmniej względny balans. Bo to ja na pewno jestem bardzo daleko od jakiegoś takiego wewnętrznego zen, że w każdej sytuacji potrafię wiesz przejść przez nią suchą stopą. Broń Boże, nie. Ale ten balans i ten dystans to od zawsze, czy też od pewnego momentu tak masz? Ciężko jest mi odpowiedzieć, no wiesz, czy od zawsze. Karol, zastanów się, to są kluczowe dla tego podcastu pytania. A, okej, okay, dobrze, proszę. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że, no wiesz, próbuję sobie przypomnieć jakieś takie kluczowe momenty w swoim życiu, które byłyby stresowe. Czy wtedy. No bo to do tego się yy, sprowadza. Czy, czy wtedy byłem w I wydaje mi się, że tak, na przykład przypomina mi się teraz matura. No ja do matury jakoś rewelacyjnie przygotowany to nie byłem. No nie. A napisałem o to, będę przypominał wszystkim po wsze czasy. Najlepiej w szkole z historii sztuki. Rozszerzono. Najlepiej Co w szkole. No. Ale to właśnie. To jest klucz. A ty nie znasz drugiej części tej historii. Nie. Pisały dwie osoby. A wiesz, kto był drugi? Karolina. I ona napisała najgorzej w szkole. BUM! No. Wypomina ci to? No wiesz. W sensie co mi ona może wypominać jak taki niełuk? No. <laughs> Ale ja często powtarzam, że czasami jest tak, że osoba, która jest dobrze przygotowana, napisze gorzej, bo się stresuje, bo chce, bo czuje presję, a ta, która ma wywalone, na idzie, na rusatki. To i jakieś takie wiesz, mózg mądrości ludowe. A mądrość. co mądrość ludowe, tak jest, tak było. Takie mam doświadczenia też u siebie, że te a, osoby, czyli które. W twoim to, nie ty masz takie doświadczenia. Znaczy na pewno, gdybym szła wyluzowana, tylko Aha. że w moim przypadku matura to był straszny czas, gdybym szła wyluzowana, i taka spokojniejsza, pewna siebie, to na pewno na lepiej. No, ale też wiem, że ludzie, którzy nie mieli najlepszych ocen i nie mieli czerwonych pasków, napisali bardzo dobrze maturę, albo też inne egzaminy, więc... Bardzo no możliwe. No to tak jest, na studiach też tak było. Że te osoby, które się nie spinały, kur, wszystko jak taran. Jezus, no, no. No ja wiesz, jestem typem, to chyba nie trudno sądzić, yy, że jestem no typem... No o studiach nie będę rozmawiał. Ale że jestem typem osoby, która lepiej wypadała na egzaminach ustnych. A jesteś? No, byłem zyskowany. Oczywiście, że tak. No, no bo ty umiesz no. zabajarować, Bajarowa, miałem taki koronny egzamin. Jeden nie pamiętam, z czego to było? To była chyba um, chyba coś z Egiptem. E, staroży starożytny Egipt, chyba tak się kurs nazywał po prostu. Jezus, jakie dostałem pytanie, coś o Mezopotamię. Jaką ja zrobiłem wtedy wycieczkę narracją? O chrystę! z dziesięć minut połowałem po wszystkim, tylko nie o tej Mezopotamii, bo nic nie wiedziałem. Z jaką oceną wyszedłeś? Nie, no trzy oczywiście, żeby zdane. <noise> zdane, zdane. Ale tak tam nawijałem watę. Egipt, tu leciałem, piramidy, faraoni, wszystko. I pamiętam, że pani właśnie prowadząca zadała mi w pewnym momencie, przerwała mi. nie, mhm. Jakby powiedziała, Karolu, <noise> co z tą Mezopotamią? <noise> Kurde, ale dała mi truje. Dała mi truje. Nie, wszystko było git. No tak, no tak trzeba żyć. No tak trzeba żyć, A co z twoim śpiewem? A co z moim śpiewem? Przecież ty śpiewasz. Nie śpiewam. Śpiewałeś w sobie W lekko stronie śpiewam? Do tej nie, pory do pamiętam twoją świąteczną piosenkę. To tam, to tam często śpiewamy. Prawda, ale to Włodek też musi być na stroju. to jest tak, że to nie jest takie proste. Akurat, jesteśmy... kiedy on grał, a ty śpiewałeś. No tak, ale on musi wziąć, no bo tak. to zawsze jest inicjatywa Włodka, zawsze. Okay. To jest tak, że to on musi wziąć, wziąć gitarę. Tak, popatrzcie, tutaj widzisz, tam w rogu przed... jest gitara. stoi gitara. Tak. A wy tutaj nagrywacie lekko? Tak, jak nagrywałem w Warszawie, to tutaj, a jak nagrywałem w Krakowie, to albo u niego w mieszkaniu, albo, albo u niego w biurze. W niedawno się dowiedziałam, że Włodek ma drugie dziecko. To jest szok. Ja się zatrzymałam no. na tym pierwszym. Mama, kiedy, się... Ma na imię Igor. Parkę ma. Wspaniale. Najlepiej na świecie. Czyli co? Czyli śpiewasz hobbystycznie. Z tym nigdy nie wiązałeś swojej przyszłości. Nie chciałbyś na przykład wziąć udział w The Voice? <śmiech> <śmiech> nie, nie chciałbym wziąć udziału. A co w cię tak rozbawiło? A co ja bym tam robił? Śpiewał. A, okej, okay. nie. <laughs> Dziękuję. Przecież ci jurorzy, to wszyscy to i Ale ja, mam, ale ja lubię swoje życie. Tam są jurorzy, tam i do, którzy wo, gościli do, u ciebie. No, ale trzeba, pomyśleć chwilę, trzeba pomyśleć przez chwilę o idei programu The Voice. Po coś tam idzie? Hmm, żeby, żeby zmienić swoje życie. No, zrobić karierę. no A ty już A Ja rozrobiłeś. lubię swoje życie. Jest okej. Okay. A jak jestem z twoim śmiechem? Pamiętasz w 2018 roku? podczas. nie możesz naszej zaczynać rozmowy... zdania? Pamiętasz w 2018 Nie, nie pamiętam. Aż Dobrze, może. rozmawialiśmy o A tym. Czy ty sobie ją musiałaś przypomnieć, czy ty ją pamiętasz? Pamiętam. Jesteś najbardziej introspektywną osobą, jaka istnieje. Jak to jest możliwe? Czy ty dużo myślisz o rzeczach, które się wydarzyły? Tak. Wow. Wiem, że to jest głupi. Nie ja wiem, że ty i tak niezdrowe. masz i Za każdym razem sobie o tym przypominam i za każdym razem mnie to zdumiewa. No, ja nie muszę robić researchu, ja wszystko pamiętam. Niesamowita jesteś. No, nie wiem. Nie wiem, czy użyłabym tego słowa. Mm. Niezwykła. A, jeszcze innego bym użyła, może nie do końca cenzuralnego. Pojebana. A to tak, to też. Podczas tej rozmowy no, tak. zwróciłam Ci uwagę na to, że ty czasami w towarzystwie tak wybuchniesz śmiechem, i ten śmiech jest dla mnie lekko przerażający, bo on jest taki nieszczery. Tylko mam wrażenie, że lubisz tak czasami udawać, że jest śmieszniej niż jest w rzeczywistości, żeby być duszą towarzystwa. Pamiętasz? Na pewno je udaje. Na pewno mm. nie udaje, żeby być duszą towarzystwa. Nie. Nie dajesz czasami w relacjach takich y, luźnych troszkę no. więcej niż masz ochotę dać? Nie. Świeżo <laughs> to było. Wiem, wiem. To teraz rozumiem, co chciałeś zrobić. Zrobiłeś takiego Jimmy'ego jego falona. Ja wiem, że tak robię, ale nie robię tego po to, żeby być bardziej A po nie. co to robisz? Bo tak. Co bo to jest poszarost to jest formy tak? nad treścią. Dlaczego tak? A, nie wiem. To by mi musiał terapeuta odpowiedzieć, dlaczego tak robię. Żeby było... Wiesz, to, to ja dopowiem do tego i zobaczymy, czy to się spina jakoś. No. Ja tylko chciałem powiedzieć słuchaczom, że Paulina, jak cały czas tutaj ja się wypowiadam, tak bardzo intensywnie porusza brwiami, żeby mnie poczuje coś, czuję jakieś... Czuję pismo nosem, no dobrze. E, więc mnie się wydaje, że... E, aha, z czymś to miałem połączyć. Połączę to z tym, że też jestem osobą, która pierwsza i najgłośniej śmieje się z własnego żartu. To też jest coś, co robię. Wydaje mi się to dość podobne. Ja tak mam. I chcesz w ten sposób sprawić przyjemność innym? Nie mam pojęcia, czemu ja to robię. Nie wiem. Czy zawsze musimy wiedzieć wszystko, nie. dlaczego coś robimy? Nie, nie znaczy, musimy ja się domyślam, wiedzieć. że ty tak masz, bo ty myślisz tak strasznie dużo Chciałbym o sobie. Tak, ale ja tego, nie, ja nie wiem. Ja tak po prostu mam. Robię tak. I mi to nie przeszkadza. Wiem, że czasem to ludziom przeszkadza, i wiem, że czasem to ludziom przeszkadza w imponderabiliach. Mówią, kurwa, Karol. Przestań tak rżeć. Ale to o mnie też tak mówił, przestań tak gestykulować, jakbyś siedziała na dildasie. No właśnie, no ty po prostu tak robisz. Ja tak mam. I czemu miałabyś się hamować? Nie widzę powodu. No więc właśnie. To jest dokładnie to samo. W rozmowie z Andrzejem Tucholskim. O, przejdę coś świeżego, <grym> może będę pamiętał, dawaj. Powiedziałeś! Że musisz zupełnie inną energię, zupełnie inny wysiłek włożyć w utrzymanie relacji tak. ze znajomymi. Mhm. To oczywiście nie wynika do końca z tego, że ty się zmieniłeś, tylko raczej czynniki zewnętrzne się zmieniły, pracujecie, jesteś zarobieni. Była pandemia, też pamiętaj po drodze. Pandemia też. A czy zmieniła się Twoja relacja z Włodkiem? Od którego momentu miałbym liczyć zmianę? Od, Od 2012 serii? rozmawiamy o 10 latach minionych. Czyli mówisz o 2012 tam do końcówki 2014 kontra 2019, jak zaczęliśmy znowu robić No, oczywiście, że tak. Teraz jest bardziej uschematyzowana. Nie spontaniczna, tylko taka Dużo mniej spontaniczna. A wy wcześniej spędzaliście ze sobą dużo czasu? Tak. No, ale mieszkaliśmy w Krakowie Tak, rozumiem. A teraz się z na Ale Czyli tylko jest moment, w którym nagrywacie Elesa i Nara Włodek. Ale też... Wypierdzielaj Les... do Krakowa. Coś koło tego. A mówi, Karol, wypierdzielaj do Warszawy. Mm -hmm. e, ale też pamiętaj, że jak była końcówka LSA Starego, to też ponad pół roku ja już mieszkałem w Warszawie. I też do siebie już dojeżdżaliśmy. Więc trochę intro, bądź też entrée do tej sytuacji mieliśmy wtedy. Ja nie mówię, że to wynika, że nasza sytuacja, czy nasza relacja wynika tylko z faktu, że mieszkamy 300 km od siebie. Nie, ale to jest jakiś element. No, nie? Natomiast teraz to jest bardziej ustrukturyzowane... Przede wszystkim dlatego, że obaj wiemy, że mamy program do zrobienia, który lubimy. Pojęcie lubimy oznacza, że lubimy go robić i lubimy go robić najlepiej, jak potrafimy. I wiemy, że żeby robić go dobrze, musimy w ten jeden dzień, kiedy mamy nagranie pięciu odcinków, musimy być jak najbardziej ciekawi siebie, ciekawi tego, co sobie powiemy, ciekawi tego, wiesz, jak na siebie zareagujemy dalej. Innymi słowy, definicja wykluczająca, nie możemy być sobą zmęczeni. A ponieważ my przerobiliśmy naprawdę kawał życia ze sobą yy, i teraz też jak mamy takie sytuacje, że jesteśmy sobą więcej, to, to, to czujemy, że w pewnym momencie to paliwo na takie, wiesz, intensywne, a nagrywanie LSA jest dość intensywne, na intensywne konwersowanie ze sobą, wymienianie się rzeczami, tego paliwa nie jest tyle, co w 2012 roku. Czemu? Bo myśmy sobie już naprawdę bardzo dużo rzeczy powiedzieli, opowiedzieli o sobie, opowiedzieli widzom. 1800 odcinków, to jest strasznie dużo historii. Nawet z moją dziurawą pamięcią, to no, historii więcej niż trzy razy tej samej Welesie raczej nie opowiedziałem, nie? Więc mając tego świadomość, nie gadamy ze sobą w ciągu tygodnia. Gadamy ze sobą w piątek. A albo gdyby w nie było Elsa, to byście gadali? No, myśmy się zeszli przez Elsa, więc gdybyśmy się zeszli bez Elsa, myślę, że byśmy ze sobą rozmawiali, znaczy więcej niż teraz, nie licząc o trzy dni nagrania. Ale nie wiem, to jest ciężkie do odpowiedzenia, wiesz? Nie mam pojęcia. To jest trudny podcast. To nie jest w ogóle trudny podcast. To jest trudny temat. Dobrze, że samo sobie wkręcasz. Nie, w ogóle nie jest trudno. Jest, jest, jest miło. Masz dobre pytania. Ciekawe Dobra? pytania, tak. Ale ja też ciekawie odpowiadam. To prawda. Bez ciebie nie byłoby tak ciekawie. Czy to ten śmiech? Nie. Kurwa. To nie się. jest ten. Tutaj zjeżdżałeś w dół i był coraz głębszy, a to jest bardziej ten, ten tak. A, okej. Okay. A co czasem tak robię? No i co tak, złego? ale ten śmiech potrafi być autentyczny, a potrafi być taki, że. A ten był ha, autentyczny? Ten, nie, ten nie, był ale to jest zawołanie. No właśnie. Um, ale no to ja tak robię, ja jestem. Na, jestem performerem. Ja wchodzę, gmeram, mówię rzeczy, wbijam szpilki, czasem, czasem głaszczę, czasem klaps, czasem buziak. No, Paulina wie, że na tym polega życie. Nawet jak kogoś nie znasz, i to jest jeszcze fajniejsze, nie znasz kogoś, siadasz z kimś do rozmowy z gościem nie, i widzisz w oczach tej osoby, że możesz sobie pozwolić na żart o kutasie. I wtedy wszystko w twojej głowie walczy. Powiedzieć, nie, nie możesz, nie znasz tej osoby, ale potem sobie mówisz, ty, a znasz żart o kutasie? I ludzie mówią, Karol, to jest Andrzej Grabowski. Przestań. Oczywiście z panem Andrzejem nie było, tak, ale załóżmy, tak, dla tak, dobrej historii. Tak, tak, tak. Więc ja to robię dlatego. Wiesz ale ile ja nie razy. Nie mówię, że to jest złe, chcę po prostu ja zrozumieć ja wiem, korzenie tego. Wiesz ile razy w sytuacjach prywatnych, w sensie, że jesteśmy gdzieś w towarzystwie. Nazwijmy to tak górnolotnie, w towarzystwie takim albo innym z Karoliną. Wiesz, ile razy Karolina musiała mi potem mówić, Karol, kurwa, przesadziłeś? Domyślam się. Wiele razy. Ale powiem ci, że to też fajnie pokazuje, jak się różnimy, bo po naszej rozmowie w 2018 roku widać, że ja jeszcze kminie, Kminię to o czym my rozmawialiśmy, a ty, ty już nic nie pamiętasz. Musimy się I znowu spotkać. Tego ci zazdroszczę. Naprawdę ja ci autentycznie tego zazdroszczę, bo ja jestem zmęczona swoją głową, swoim rozmyślaniem, wiem. rozkminianiem. Nie potrafię się od tego uwolnić, a ty masz tak wyjebane po prostu na no wszystko. Tak, nie, nie aż tak, ja nie aż tak. Ale tak sprawia, ja wiem, bo ty jesteś dobry chłopak. Ty jesteś dobry człowiek. Ja to czuję, tę dobroć czuję od no, ciebie. Ale mimo dobre. wszystko masz taki zdrowy dystans do ludzi, do świata, Bo umrze, do pieniędzy. To Zostało nam kilkadziesiąt lat, a może tylko kilkanaście. A, a nie może, Daj Bóg kilka. kilka. Kumasz. Tak. No ja tak, umrzesz, i ja tak zobacz, jak umrzysz, ale wiesz, dobra, mamy taką myśl. I ty masz taką myśl i za tą myślą idzie, dobra, to się nie będę spinał, nie będę przeżywał, nie będę za bardzo. E, histeryzował, a ja mam taką myśl. Kurde, umrę jutro. No to niech ten wywiad, chociaż będzie zajebisty <laughs> jako ostatni, że Ale rzecz, on będzie zagrałam. Ale niech on będzie zajebisty. Ale jest już spina, ale jest już spina. Ale jak on już jest, to już jest. No jest. Nie zmienisz go. No był. mogę podmontować. Widzisz, ja dla, właśnie dlatego lubię im po, że ono jest jakie jest. Mhm. Po prostu, no jakby ono jest takie. Jest sporo rzeczy w Twoim życiu, i to trzeba zaznaczyć, stałych, niezmiennych. Na przykład? Na przykład to, że postanowiłeś sobie któregoś dnia, że nie będziesz mieć dzieci, i tych dzieci nie masz. <grym> Cały czas skutecznie. Plemniki mówią, co jest, kurwa. <grym> <grym> ale kiedy podjąłeś tę decyzję? Dawno temu. Ale bardziej pięć 5 lat temu, trzeba To bardziej jest, no, będzie trochę jak z Bogiem, ok? Dobrze. No bo nigdy nie podjąłem decyzji, bo chyba nie da. To jest jedna z tych rzeczy, co do których miałbym opór, żeby powiedzieć w 100% szczerze, że tak, tak, od 10 lat nie zmieniłem zdania ani o Jota. Nie bardziej myślę o tym w takim sensie. I myślałem o tym w takim sensie, że teraz nie chcę mieć dzieci, nie planuję mieć dzieci. To nie oznacza, że mi się nie odmieni. Może mi się odmienić. Zawsze może mi się odmienić. Zresztą często się tak zdarza, że przynajmniej wiesz, słyszy się historię, że wiesz, że ktoś nie chciał mieć dzieci, a potem w wieku 50 lat stanął, zapłakał i powiedział: "Ach, co za błąd". No nie? Więc jakby ten scenariusz przyjmuję, no ale to znowu jest część życia. Ale ja nie chcę mieć dzieci. A czy kiedyś yy, mówiłeś no. sobie: "Tak, chcę mieć dzieci, ale to nie ten czas, kiedyś ona będą". Nigdy, nigdy tego nie. Nie, nie, nie. Tego nigdy nie było. A mogę zapytać dlaczego nie chcesz mieć dzieci? Że zapytać jest... mogę, ale dlaczego? Bo, bo... Czy wiedzieć mogę? Chyba nie mam na to wypracowanej takiej odpowiedzi, żebym był jej pewien. Natomiast nie chcę mieć dzieci, no bo nie chcę mieć dzieci. To jest trochę taka, wiem, masło maślane, ale trochę to po prostu z tego wynika, że może... No bo jest jakaś grupa osób na świecie, tak, populacyjnie, która po prostu nie ma dzieci z własnej chęci. Pewnie motywacje tych osób są różne. Oczywiście mówię o tych osobach, które same nie chcą, a nie, że nie mogą, wiadomo, to rozróżniamy. Ja się po prostu do tych osób zaliczam i wydaje mi się, że to jest jakiś zbiór czynników, no nie? No zawsze jest jakiś zbiór czynników. Z czego to wynika? Tak głęboko to nie wiem. To może też temat do omówienia do na, na terapii? psychoterapii. Ale czemu? Ja omówiłam. Bardzo no. to omówiłam. Ludzie na grupie stwierdzili, że prawdopodobnie chcę mieć dzieci. Hmm. W Głęboko w sercu chcę mieć dzieci, tylko z jakichś czynników takich zewnętrznych, które teraz mnie otaczają, tych dzieci nie mam. I może warto popracować nad tymi czynnikami. Kiedy słuchałam ich. Hmm? Jak oni mówią, że nie powiem, ty chcesz hmm. mieć dzieci. Zaczę, Zaczęłaś chcieć przez chwilę? To pomyślałam sobie. Nichu ja. <laughs> <okay. laughs> to okay. nie o mnie. Także okay. dzięki A, dziękuję wam okay. za to, okay. że tak mi próbowaliście no, to wcisnąć, bo no, dzięki temu poczułam, taka że to narracja. nie jest moje, to jest obce, to jest z boku. No, najczęściej jest taka narracja, że jak nie chcesz mieć dzieci, to ludzie powiedzą, ale taka fajna osoba. <laughs> Nie chcę mi. Jest bardzo dużo dzieci na świecie. A słyszałeś to? Ja bardzo będę ciągnął. Mieć... Fa taki fajny Karolek da, z takim uśmiechem, da, A to wszystko jest radosnym. To jest nieprawda. Ale Natomiast... twoje otoczenie akceptuje to, że jesteś niedzietny? No, moje otoczenie niech wspierdala. W sensie, z całym szacunkiem. Dziecko, posiadanie dzieci, to jest sprawa dwójki osób zwykle. <noise> tak. Więc z całym szacunkiem całego otoczenia to jakby nie jest ich sprawa. Ale męczyła ci na przykład mama, Karolku, Karolku, ja już bym chciała pobawić. Trochę, ale bez przesady. Nie na tyle, żeby to było, wiesz, ja też jakby... Wali cię to. Nie. Kiedy mówisz o rodzicach czy o teściach, to oczywiście, że nie. Bo ja domyślam się, że tak samo jak ja jestem czyimś dzieckiem, no to naturalne, zwłaszcza dla pokolenia starszego, które żyło w czasach, kiedy te dzieci się po prostu miało w zdecydowanej większości przypadków, że to jest nienaturalne. I nie, jeżeli chodzi o relacje z rodzicami, to to jest zupełnie inna bajka. To nie jest... Ja nie mam wywalone na to, co czuje e, rodzic. Ale... Ale to komu kazałeś spierdalać przed chwilą? Powiedziałeś otoczeniu. Aha. I o ja miałam na, na myśli świat. rodzice, dobra. A, okej. Okay. Nie, 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 nie. Nie, to ja mam na myśli, na myśli świat, wiesz. Świat, ludzi, przekonania. Mhm. Bo tak trzeba... Co? Nie daj spokój w ogóle. Są ludzie, którzy mają dzieci i jest ich, uwaga, większość. Mhm. Niech sobie mają dzieci bardzo dobrze. Super. Drugą rzeczą, która jest stała, mhm. jest twoje małżeństwo, trwające od 2011 roku. Mhm. Jak tyś to zrobił? W tym świecie... No, ale ty też jesteś w długim związku. Ale ja... Teraz jest program o tobie. Ja wiem, ale nie chcę zmieniać tej narracji na ciebie i odbijać, ale jesteś w długim związku. Tak. Różnica między nami i wami jest taka, że wy nie macie ślubu. Tak. W naszym przypadku to jest krew pod i łzy, a w Waszym? Podobnie. Znaczy, też można powiedzieć, że krew pod i łzy. No, wydaje mi się, że związki. Ja to, 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 chętnie bym kiedyś z tym pogadał, bo chyba już jestem w takim momencie życia, że właśnie to jest na tyle długi związek, że aż jestem sam ciekaw, jak to się klasyfikuje. Chętnie ja bym porozmawiał z kimś, kto się zna na dynamice związków, bo ta dynamika jest, istnieje i. I na pewno są ludzie, którzy analizowali, jak to statystycznie się rozkłada, dlaczego związki są, w którym momencie związki mają, wiesz, problemy, które albo przezwyciężą, albo nie. Więc jak? Dlaczego? Eee, ja bardzo lubię Karolinę. To jest dobry oczywi punkt wyjścia. Tak, to jest bardzo dobry punkt wyjścia. To jest, to jest jeden z najlepszych punktów wyjścia, jaki może być. Poza miłością, oczywiście, ja ją też bardzo lubię. W pewnym momencie, to może niektórych rozbawić, ale przeskoczmy trochę do elementu komediowego. Teraz, mam 36 lat, zaraz. Ja sobie nie wyobrażam szukać nowej osoby. Poznawać. Nie się. ma chuja we wsi. A jaki jest Twój ulubiony film? Spierdalaj. Nie interesuje mnie to. Ojej, a co lubisz jeść? Nie, błagam. O Boże, też nie widziałeś ten film? A jakie są, a co myślisz o dzieciach? O oh, Jezu. Nie. Nie, nie. Jest, wydaje mi się, że to pewnie też biologia w jakimś sensie. Ja nie twierdzę, że to jest niemożliwe. Na pewno ludzie sobie znajdują drugie. Ja mówię o sobie teraz. Po prostu mi się nie chciało. Ale oczywiście to nie chodzi o to, że ja tutaj zrzucam wszystko na karę jakiegoś takiego zasiedzenia. Natomiast lubię Karolinę. I wydaje mi się, że ona lubi mnie. Muszę ją zapytać. Karolina, lubisz mnie? <laughs> Dobrze nam się ze sobą żyje. Wiesz, czasem lepiej, czasem gorzej. Bo tak dużo czasu minęło, że były różne momenty, ale zdecydowanie częściej było lepiej. Zdecydowanie częściej było lepiej. No więc, kurczę, no nie mam na to jakiejś takiej wiesz, Broń Boże, nie mam żadnej recepty. na Długi związek. Takich recept powinni udzielać tylko tacy, wiesz, 90-latkowie, którzy są 50 lat po ślubie, czy tam 60 i idąc, trzymają się za rękę, takie, wiesz, wychudzone rączki, 90-latków mają, siedzą na ławeczce patrzą na siebie i mówią tak, gdyby po kocham cię, w <grym> Oni powinni udzielać, jak to jest być ze sobą tak długo. A zwykle jak są jakieś takie krótkie filmiki z nimi, to oni jakimś takim żartem rzucają, nie? że no, klucz to się nie słuchać <grym> do końca czy coś takiego, a ja już nie dosłyszę, ja nie słyszę co ona mówi. <grym> tak. <grym> Więc pewnie, być może to jest klucz. Może coś, coś innego jest kluczem, ale chyba nie ma jednego klucza tak naprawdę. Wy jesteście bardzo podobni do siebie, tak fizycznie. Mówił wam to ktoś? Nie. Nie? Nie. Jesteśmy, Jesteśmy leworęczni. Ale tak wizualnie jesteście podobni do siebie i to czasami też jest oznaka tego, że związek jest dobry i ma przed sobą długą przyszłość. Jesteśmy podobni do siebie? No. <noise> Okej, okay, znaczy spoko. Nie, nigdy tego nie słyszałem wcześniej. Okay. Nigdy. Więc zastanawiam się teraz nad prawdziwością. Jesteście podobni, jesteście podobni. Mówię okay. to szczerze. W porządku. Karolu, uh -huh. 10 lat. Pomyśl sobie o tych 10 latach i powiedz mi, co, co ty w tym masz czasie... gdybym nad o tym jest stali. ten podcast. Nie! 10 to nie lat. chodzi o to. Ja cały czas czuję, tylko... jakbyśmy po prostu mieli coś zamykać. Nie, właśnie, otwieramy. W przyszłym Dobrze. roku będę obchodziła 10 działalności na YouTubie. I ten podcast to takie po pierwsze przygotowanie do świętowania, a po drugie, no taki czas refleksji, podsumowania. No właśnie, no taką benefic. miałam potrzebę. Okay, dobra. Taką miałam dobra, potrzebę, więc Dobrze. mamy te 10 lat. Lecimy. Dużo się zmieniło przez te 10 lat. Przecież. 2012 rok to były zupełnie inne czasy, inne my. wiesz, że mówisz zdanie, które tłumaczy się samo przez się. Tak minęło 10 lat, więc dużo się zmieniło. Ja czasami tęsknię za tymi czasami. Tymi Wiele początkami. osób tęskni, ale one nie wrócą Dla, te Ale czasy. dlatego lubię do nich wracać pamięcią. Okay. I powiedz mi, co ty przez te 10 lat no. zyskałeś, a co straciłeś? Dobre pytanie. Przez 10 lat, co zyskałem, przez w straciłem? W ciągu tych 10 lat. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że zyskałem przede wszystkim... Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest strasznie głupie, ale powiem to w taki sposób. Zyskałem 10 lat życia. Po prostu. Życie, które było super ciekawe. To, że mogłem poznać ludzi bardzo ciekawych, zobaczyć miejsca, zobaczyć rzeczy, doświadczyć bardzo wielu bardzo ciekawych rzeczy. To, że nie zmieniłbym tych 10 lat. Niczego bym chyba w nich nie zmienił. A na pewno nie było to najmądrzejsza dekada w moim życiu. Ale i tak mnie niczego nie zmienił. Co zyskałem? Nic, co kojarzy się bezpośrednio wiesz, z YouTube'em, zrobieniem kanałów. Nie dodaje mi się bezpośrednio do jakiejś takiej kategorii pod tytułem kariera czy coś takiego. W sensie, oczywiście, to jest element kariery, ale ja nie, nie, nie myślę o tym, jakby to była taka wiesz rzecz. Nie, bardziej myślę o tych wszystkich. Nie myślę o 10 latach jak o dekadzie, która coś we mnie zmieniła, bardziej myślę sobie o tych mniejszych elementach, które się poskładały na dekadę. Po prostu było 10 lat i ono było super. I co straciłem, no to prawdopodobnie te wszystkie inne linie czasowe, które mogłyby się wydarzyć, gdybym coś zrobił inaczej, gdybym nie poszedł na YouTube'a, gdybym poszedł na inne studia, gdybym nie wrócił do robienia lekkostronniczego, gdybyśmy się rozstali z Karoliną, gdyby wydarzyło się 1500 innych rzeczy. Ale znowu, czy to jest stracił, czy to jest nigdy nie dostał? Jak się czujemy, kiedy ktoś nam powie, kurde, miałem dla ciebie prezent, ale zapomniałem go wziąć. Teraz myślimy, aha, czyli był jakiś prezent. A jak nam nikt nie powie o prezencie, który mieliśmy dostać, no to go nigdy nie było. Więc nie wiem, czy ja coś straciłem tak naprawdę. No z ząb jeden, na pewno mam koronę nałożoną, no to nie mam go, choć to jest chyba liczone też jako ząb, bo jest korzeń. Nie wiadomo, no właśnie, to straciłem. Um, Korzempa jest. Kor zęba jest cały czas w swoim. Nie włosów na pewno trochę straciłem. Um, Wzyskałeś wzrok. Z o, odzyskałem. Odzyskałem, bo rodzimy się z dobrym wzrokiem. Odzyskałem wzrok. Straciłem okulary, to prawda. To, to mogę powiedzieć z pewnością. Pieniędzy przechulałem trochę, ale też trochę zrobiłem. Wieś, jak, ten, jak ten piękny tytuł wywiadu z Robertem Makowiczem, znasz to? Wszystko, tak. co zarobiłem, przejadłem i przepiłem. I ja do, to jest moje motto życiowe, Nie sobie na to padnie. No tak, panie Robercie. No tak, ja tak należy żyć, jak pan Robert tutaj powiedział. Ja jestem absolutnie tego zdania. Czemu. Bo po co to wszystko? Jeżeli nie właśnie po to, żeby w miarę cieszyć się ze swojego życia, jeżeli to tylko jest możliwe. Przypomniała mi się jedna no. rzecz. Byliśmy razem w Japonii, pamiętasz to? No. Tam mieliśmy wykonywać różne Marudziłaś zadania. Wróciłeś tam, 1500 Tak, bo 900. nigdy mnie tam nie powinno być. Ja przegrywałam wszystkie te konkursy, bo mnie Ale tam raz nigdy byliśmy nie było. Powinno... Razem w metrze. Ale raz ty mnie przypuściłeś. I byłam trzecia, a nie czwarta. Naprawdę? I chciałabym Ci za to podziękować. O, wow, teraz. A w której konkurencji cię przepuściłem? No, w tej takiej właśnie w tym w metrze. metrze. Tak? tak? O, naprawdę cię przepuściłem? Tak. O, wow. Dobiegłeś za mną, Super, ale, ale powiedziałeś biwe. mi, biegnij. Ojejku, to no. nie ma problemu żadnego. Dziękuję ci <laughs> bardzo za to. proszę. I to też pokazuje, że jesteś dobrym człowiekiem. Kurczę. A Masz... naprawdę nie musiałem zawiązać buta czy coś? Nie. <laughs> nie żartuję. Już wkładasz te szpilki. Wytrzymaj te chwilę, która jest wiem, miła wiem. cudowna. A ja nie jestem dobry w wytrzymywaniu. O tym Radek chwili. powiedział: te szpilki, no bądź miły, niech będzie miło dłużej niż dwie sekundy. No bo wy wszyscy szukacie jakiegoś takiego, żeby miło. Bo już jesteśmy było. starzy i potrzebujemy Ale miłości. Ja jestem tak samo stary jak wy. Ale ty się... ciągle gonisz za tą młodością. Wiesz jak brzmi pierwsze zdanie nowej powieści Misiela Welbeka? Nie wiem. Ja to odszukam i cię przeczytam, dobra? Bo jest świetne. Tylko czekaj, muszę sobie zapisać, na której stronie jestem teraz w czytaniu tejże, na 109. Zrobię screenshot. Bardzo ci tego też zazdroszczę, że przeprowadzasz wywiady po angielsku. To. A to się tylko trzeba angielskiego trochę poduczyć. Ja nie jestem świetny w angielskim. Uwaga. Mimo wszystko mam w sobie blokadę, no? Ja A to rozumiem, to doskonale to, to, to rozumiem. Uwaga. <laughs> Pierwsze zdanie. Powiedz nazywa się Unicestwienie i za chwilę wyjdzie. W niektóre poniedziałki, pod sam koniec listopada lub na początku grudnia, zwłaszcza kiedy człowiek jest singlem, ma uczucie przebywania w korytarzu śmierci. Tak się zaczyna. Potem, potem jest różnie. Nie jest to jego najlepsza książka, na pewno, ale jest, ale jest okej. Okay. No to właśnie. Zdań warto. Ja uciekam od takich korytarzy i chcę, żeby było No Bo wy chcecie, żeby było miło. Tak. No właśnie, a mnie bliżej jest właśnie do, do takiego, tak. Do takiego, ale to nie jest, bo to nie jest nihilizm. A co to jest? Nie masz tak czasem. Że posłużę się y, tym cytatem. Że w niektóre poniedziałki, pod sam koniec listopada lub na początku grudnia, zwłaszcza kiedy człowiek jest singlem, ma uczucie przebywania w korytarzu śmierci? Karol, kiedy ja jestem sama, to ciągle siedzę w tym korytarzu. No i właśnie o to chodzi. A potem są ludzie, żeby mnie z tego wyrwać z Ale tej też ciemności. Ona, a czy nie uważasz, że wartością jest przede wszystkim dla ciebie zaakceptowanie stanu, w którym jesteś, bo on minie. Nie wiem. Minie. Wszystko mija. Każdy stan mija. Jak jest bardzo smutno, to przeminie. Jak jest bardzo wesoło, to przeminie. Jak jesteś głodna, to minie. Jak jesteś zmęczona, to minie. Jak jesteś senna, to minie. Jak jesteś wyspana, to też minie. Jak jesteś mega zakochana, to minie. Ta rozmowa też minie. No za Wszystko minie. Zaakceptowanie tego faktu, że rzeczy są, jest super. Broń Boże nie jestem mistrzem w te klocki, ale uważam, że to jest coś takiego pomagającego w życiu. Ale właśnie tobie trudno zaakceptować to, że jest miło. Mnie jest trudno zaakceptować to, że trzeba dążyć do stanu miłego za wszelką cenę, żeby zawsze było nie miło. Nie dążyłem podczas tej rozmowy za wszelką cenę do tego, żeby było miło, to się nagle spontanicznie pojawiło i ty to zaraz, dobrze, Zaryj. w porządku, niech będzie. Niech będzie, ale to to ja wyprostowuję, że ja nie jestem fanem właśnie takiego dążenia do tego, żeby zawsze było miło. Bo musi być miło. Bo jak nie będzie miło, to będzie niekomfortowo. Czasem coś kuje, a czasem piecze. Myślę, że możemy na tym zakończyć. Było mi bardzo miło. Chociaż mam tutaj jeszcze jedno pytanie. Wal. Ale Co, już, odpowiedź... si już siedzimy, więc jak. Odpowiedź jest krótka. A no. To znaczy chcę, żeby odpowiedź była krótka. A dobrze, okej. Okay. Skup się. Dobra. Karolu. Czy ludzie się zmieniają? No, moim zdaniem nie. Dziękuję. Moim gościem był Karol Paciorek, a to był podcast Ludzie się nie zmieniają w skrócie LSNZ. <grywa> Bardzo dziękuję.